Straż Miejska od wielu lat prowadzi nadzorowane prace, umożliwia prowadzenie takich prac przez osoby kierowane przez sąd do kontrolowanej pracy na cele społeczne. Sądy orzekają takie wyroki wobec osób, które no, dopuściły się różnych czynów karalnych. I my umożliwiamy im odpracowanie tych wyroków. Oczywiście to jest ich dobra wola, mogą nie skorzystać z tej szansy i wtedy no, my informujemy kuratorów sądowych i nie wiem, już sąd wtedy decyduje, czy wracają do więzienia, czy jakieś grzywny dodatkowe płacą. Natomiast te osoby wykonują prace społecznie użyteczne, sprzątają ulice, sprzątają parkingi, zimą odśnieżają, skuwają lód z koper dla inwalidów, z przejść dla pieszych. Również pomagały w wakacje na przykład odnawiać ławki w parkach i odnawiać ogrodzenie w jednym z przedszkoli, więc są bardzo przydatni, potrzebni. A przy okazji no, mogą sobie odpracować ten wyrok, który na nich ciąży. W tej chwili ile takich osób przychodzi? Rocznie jest ich ponad 100 kierowanych do straży. Ponad około 25% podejmuje skuteczne odpracowanie tych wyroków.